androidem wyglądającym jak człowiek? Czy rozważyłby się związek z androidem, który wygląda jak człowiek? Związek. Związek. Ale czekaj. Czy my gadamy o takim związku? No nie. Czy uważasz, że technologia może stać się zagrożeniem dla ludzkości? Technologia może stać się zagrożeniem dla ludzkości. Poniekąd tak, poniekąd nie. Czyli no zaznaczmy, że prawdopodobnie tak. Musisz zamieszkać na bezludnej wyspie. Możesz wziąć na nią jeden przedmiot. Co weźmiesz? Książka, telefon komórkowy, no, kartka i długopis, konsola. Konsolę byśmy wzięli. Instrument. Ale telefon raczej byłby bezużyteczny. Konsola tak samo, instrument też. Książka tym bardziej, no. Nie wiem, no. Nie czy będzie. Czy uważasz się za osobę zależną od technologii? Zależną? No w sumie z programy i tak dalej, no. No tak. Nadejścia jakiej technologii wyczekujesz najbardziej? Androidy, latające samochody, turystyka kosmiczna, urządzenia podłączane do mózgu, ale też pytanie zależy na tym, czy jeśli tak jak w Sało, no to jak najbardziej, a tak to powiem ci, że pomiędzy androidy, a urządzenia podłączane do mózgu, ale... Niech będzie. Czy wierzysz w Boga? To się wytnie. Powierzysz androidowi opiekę nad swoim dzieckiem? Nie, bo bym wolał to dziecko samemu wychować. Ile czasu dziennie spędzasz na korzystaniu z urządzeń elektronicznych? Dobra, widzowie! To jakieś Q&A, co? No, powiem ci... Nie patrzcie się też na to. Pilnie potrzebujesz operacji. Czy zgodzisz się, żeby przeprowadziła ją na tobie maszyna? Pilnie potrzebuję. Prawdopodobnie tak. Tak. Myślisz, że maszyny mogłyby kiedyś wykształcić świadomość? Tak. Czy rozważyłbyś tak dalej? Dobra. No super. Więc dobra, witam wszystkich bardzo, bardzo, bardzo serdecznie z tej strony Bywa, a to jest kolejny odcineczek z Detroit Become Human. Tym razem babka mnie zapytała, w sumie widzieliście jak to było, jakieś Q&A sobie małe zrobiliśmy. No i tak to, co się działo. Ostatnim poprzednim odcinku było tak, że uciekaliśmy od starego, Alice, bo chciał nas pobić, bił małą, więc uciekliśmy od niego. Zostaw ją! Masakra jakaś. Wracajcie! Nie ma bata! Dawaj szybko, 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 szybko! I do busa! Dobra, koniec trasy. Koniec trasy? No, musicie wysiąść. Wstawaj. Musimy iść. Thank you.
Proszę, nie mamy dokąd pójść. Ona pada z nóg, a strasznie leje. Możemy tu jeszcze zostać? Autobus wraca do zajezdni, nic nie poradzę. Chlapał nam fartuch, ajajaj. Znaczy ciuchy. W porządku, słonko? Znajdziemy jakieś schronienie. No dobra. Chodź, Alice, nie ma co czekać. Chodź, Alice, nie ma na co czekać. Podejdźmy może do tych dwóch typów, może i nam dadzą jakieś kieszonkowe. Chociaż wątpię, żeby androidy miały jakiekolwiek kieszonkowe. Ale zobaczymy. Szukamy schronienia. Można tu gdzieś spędzić noc? W dupę mnie po całej i tyle ci powiem, nie, gościu? O Jezu. Znieczulica u androidów. Znaczy, on nie miał w ogóle... uczuć. Mi się wydaje, że tylko androidy te, które mają styczność z ludźmi, jakoś tak naprawdę się inaczej zachowują. Wygoda, ale brak dyskrecji, potrzebne pieniądze. Pieniędzy to my, kurcze, nie mamy, kurcze. Otwiera się dopiero rano, no też lipa. Otwarte całodobowo, nie można tu zostać. A tutaj? Coś jeszcze jest. Duża niewygoda, ale dyskrecja. No dobra. Sklep jest zamknięty. A tam dalej? Przejdzie mi jeszcze tam, no, tam dalej. O, było. Czekaj. Aha, to jest to. A tutaj otwarte całodobowo. Nie można tu spać, poprosić o pomoc. Czyli tak, możemy tam poprosić o pomoc. No git, ale najpierw zobaczmy, czy tutaj coś będzie. Nagrywa się, nagrywa. W ogóle śmieszna sytuacja. Ponieważ... o, jest tylko sam. Bo mikrofon przestał mi nagrywać. Nie? I... zaraz będzie ci... unlucky situation. Musiałem leciutko od nowa to znowu robić. Ale to... szybko się skapnąłem, bo od razu gdy wysiedliśmy z busa to było. Co tu jest? Ciuchy jakieś. A, no dobra. Suche ubrania dla Alice. Pani Alice, weź to. Co ty robisz? To nie są nasze rzeczy. Są nam potrzebne, Alice. Ty musisz je ukryć, a ja muszę się pozbyć tego uniformu. Ale to kradzież. Tak nie wolno. Kurde, ukraść czy nie? Nie, no jak ona mówi, że nie, to nie ukradniemy tego. No bo tak, nie chcę, żeby później ona sama to samo robiła, nie? Nie zrobimy tego. To nie jest The Walking Dead, żeby coś takiego robić. No dobra, no to chodź. O, czekaj, książka tutaj jest. Co tam jest? Ciekawego. Pszczela katastrofa. Nie bardzo nas to interesuje. A tutaj dalej? Raz, dwa, próba mikrofonu. Wielki powrót koncertów na żywo. Wow. Good. Tylko trochę mnie to nie interesi, was pewnie też nie, więc odkładamy książkę, zabieramy Alice i wychodzimy stąd. No. No chodź, idziemy. No chodź, Alice. Czas, kurde, coś znaleźć, jakiś motel czy coś, ale... no i zobaczmy. A jak pójdziemy do motelu, to on pozwoli? No bo tam raczej dalej nie ma nic. Nie fajnie. O, jeszcze lepiej. $40. Musimy zdobyć $40 i pozbyć się uniformu. Albo pójść gdzie indziej. Jezu, jak mi jej szkoda. Chodź, Alice, idziemy stąd. Kurde. Idź spać w motelu. No kradzież nie popłaca, no niestety, więc...
Aha, RD. Tutaj jeszcze coś jest. Brak wygody, ale bezpieczeństwo. Jak dostać się do środka? Wydaje mi się, że to byłaby chyba najlepsza opcja. Bo tam to jest brak bezpieczeństwa, tak? A tutaj nie wiadomo, a może jednak będzie wszystko ok. To jest podejście do Alice? To ci? Alice? Źle się poczułaś? Jesteś przemarznięta. Jest okej. Okay. Nie czuję zimna. Jezu. Zgubiłyście się? Nie mamy dokąd iść. Wiem, kto może wam pomóc. Ale to jest na drugim końcu miasta. To musi być tutaj. Ja bym w sumie na mnie mógł powiedzieć, nie? Ale no dobra. Chodźmy, Alice. Dziękujemy za wybranie autobusu w Detroit. Ajajaj. No może w sklepie coś pomoże, chłop. Mam nadzieję. E, chłopie! Będą położyć, daj no 40 tego. Chodźmy się tam rozejrzeć. Ale jaki... Chociaż trochę się ogrzejesz. Jaki fajny rower. Czego ty szukasz? Jestem z małą dziewczynką, nie mamy dokąd pójść. Czy mógłby nam pan dać trochę pieniędzy na motel? Rany. Bezdomny android. A, tego jeszcze nie było. Słuchaj, to sklep całodobowy, nie instytucja dobroczynna, tak? Lepiej wyjdź, jak nie zamierzasz nic kupić. Ty, to Connor? Ja bym Connora słyszał, nie? Wymyślić plan. No chodź. Chodź, Alice. Niestety, nic tutaj też nie działamy. Idziesz? Już myślałem, że nie. No dobra, jeszcze jednej rzeczy nie sprawdziliśmy. Tutaj na pewno nie chcemy. Myślałem, że gościu nam pomoże. Da nam ubrania, ale jednak nic z tego. Więc trzeba będzie pójść do tego, tak? Do tego opuszczonego mieszkanka. Budynku. Cokolwiek to jest. A coś? Opuszczony dom. Przynajmniej nie będziemy moknąć. O. Nie podoba mi się to miejsce. Wiem, wiem. Ale to tylko jedna noc, nikt nas tu nie znajdzie. Oj tak. Można przeciąć ogrodzenie, tak? Można przeciąć ogrodzenie szczypcami. A te szczypce to... skąd? Tu niczego nie znajdziemy. Fucking hell. Mnie trzeba tak czy siak chyba ukraść te szczypce. Bo ja raczej tutaj nie widzę. Ej, ścięło mi grę. Co ty gadasz? Widzimy się za chwilę. Why you do that? Dobra, jestem. Wiecie co? Jeszcze spróbujemy tutaj wejść. Zobaczmy to miejsce w ogóle. Coś jedzie. Może tutaj będzie ok. Zobaczymy. Okej. O! Silnik. Ej, ale tutaj są właśnie te obcęgi. Halo? A tutaj można przejść najwidoczniej. Co ty gadasz? Opuszczony dom.
Przynajmniej nie będziemy moknąć. Kara, nie podoba mi się to miejsce. Wiem. Ale to tylko jedna noc, nikt nas tu nie znajdzie. No, wolałbym chyba raczej... znajdź szczypce. Raczej wolałbym być w tym domu, niż, kurde, w samochodzie, tak? To jeszcze można do samochodu wejść, ale... mało takie fajne w samochodzie, nie? A poza tym może w tym mieszkaniu będą jakieś ciuchy, albo nie wiem, no... piecyk, gdzie możemy coś rozpalić. No przekonamy się, nie? Ciach. Halo? On nagrywa się, dobra. Dobra, teraz ty, Alice, wszystko dawaj. W porządku? No pewnie, jak najlepszym, chyba. Tak, to tylko zadrapanie. Ostrożnie. No dobra, ona też sobie przeszła. Spokojnie, tylko się rozejrzymy. Aż tak bardzo się zadrapałaś? Znajdź drogę do środka. To jest generator, mógłbym go włączyć? Nie, nie bardzo. Dalej tutaj nic nie ma? Dobra, tutaj mamy jakieś opcje. Coś tam... słyszałem, tu ptało, albo to była Alice. Co jest? Nikogo nie ma. Może to po prostu jakieś zwierzę, albo nie wiem. No, niestety zamknięte, no to chyba szykuje się noc w samochodzie. Alice? O, co? Alice! Co jest? O nie! Czekaj, co ty wyprawiasz? Goście. Ralf nie lubi gości, są źli. Chcą skrzywdzić Ralfa. Mała dziewczyna, android. Patrz, jestem androidem. Nie musisz się niczego bać. Chcemy tu tylko przenocować. Goście są niebezpieczni. Patrz. Co zrobili Ralfowi? O kurde! Olgo... ciekawe, co mu się stało. Nalegaj, spokój, odejdź. Nie musisz się nami przejmować. Z naszej strony nic ci nie grozi, masz moje słowo. Wybaczcie Ralfowi. Ralf miewa problemy z samokontrolą. Czasem robi ze strachu rzeczy, których żałuje. Ralf bardzo wiele przeżył. I na pewno nie chciałby tak drugi raz. Się boi, że ludzie znów go dopadną. Zostańcie tu, jeśli chcecie. Ralf was nie skrzywdzi. Zostań, odejdź. Dobrze. Tylko na dziś. Jezu. Chodźcie! No już, śmiało. Jeszcze z tym nożem, no dawaj. Tędy. Zapraszam. Ja pierdolę. Mieszka od kiedy uciekł. Ralf nigdy nie wychodzi, więc nikt o nim nie wie. Ludzie czasem przychodzą tu nocować, ale Ralf się chowa i czeka, aż pójdą. Serio? To dlaczego ich nie zaatakowałeś? To jest dziwne. Ale odłożyłbyś sobie ten nóż, co? Możecie się tu rozgościć. Ralf pójdzie do drugiego pokoju. Chciałby z wami zostać. Ale jest zajęty. Ale jest zajęty. To tylko jedna noc, Alice. Nie, bój się. Jutro znajdziemy coś lepszego. Dobrze. Połóżmy cię gdzieś. No dobra. Usiądź, a ja rozpalę ogień. O właśnie, o tym właśnie mówiłem, żeby rozpalić ogień, tylko żeby nikt tego nie widział. O. Dla Alice, dobra. Co my tutaj mamy?
Że najpierw się rozejrzyjmy. Zapalniczki to były? Czy... Znaczy ten... Zapałki, właśnie. Czy tutaj my coś mamy? Może z nim pogadajmy? On wie, co to jest. RA9. Co to znaczy? Co? Te symbole. Dlaczego to piszesz? Nie wiem. Nie wiem. Ale dalej będzie pisał. No dobra. Aha, to miło pogawędkę, panie, sobie zrobiliśmy. Może poszukajmy jakichś ubrań. I'm alive. Każdy tak pisze. Zauważyliście, że ostatnio też gościu właśnie zabił o właśnie... Nie. To jest poduszka. Znaleziono koc. Dobra. Ale mam nadzieję, że jeszcze nic do niej nie powiesz. Bo nie rozpaliłem ogniska. Dobra. Okej, już myślałem, że ten... Że zacznie coś do niej mówić. Takiego na przykład: ej, znalazłem ci ten miejsce do spania, albo nie wiem. Proszę, powiedz, że tutaj gdzieś będą ciuchy. A byle jakaś szmata, by na siebie założyć. Ale raczej na nie bardzo bym powiedział. Nawet łazienkę mamy. Ciekawe, czy woda jest. Tak dalej. No niestety. Ciuchów nie zmienimy. Raczej. Cześć. W tym pokoju jeszcze nie byłem. To jest. Nie. O, tutaj w tej szafie nic, naprawdę. O Boże. Dobra, no. Jak nic, to nic, trzeba iść. Ty, a tam przy samochodzie żadnych ciuchów nie było? Deskę weźmy. Będzie na palenie. I co, i tyle, tak? No. No trudno, no dobra. Przeżyję jakoś. Przynajmniej nic nie okradliśmy. Nic nie ukradliśmy, nie okradliśmy. Nic nie ukradliśmy. A mała się tego nie nauczyła, tak? Więc moim zdaniem chyba dobrze wyszło. Znajdź trochę papieru. No, papier to raczej nie będzie problem. Ej, no, idź tam. Zobaczcie, nas jeszcze mamy konsolę. Kurde, Alice, jesteś w siódmym niebie. Uhu. Troszkę lipa, ale konsola przynajmniej jest ta niedziałająca. Też przypał. Ty, budzik mi dzwoni. Wybaczcie. Możesz się kłaść. Robiłam, co mogłam. To niewiele, ale przynajmniej nie zmarzniesz. Napierniczy. Ty, budzik. O prawie o 15. No dobra, to co, chyba pogadamy ze sobą, co? Mogliśmy te ciuchy wziąć. Dlaczego zawsze się tak na mnie wściekał? Kurde. Chciałam tylko żyć jak inne dziewczynki. Może zrobiłam coś źle. Może nie byłam dość dobra. Może dlatego był ciągle wściekły. Chciałam tylko, żebyśmy byli rodziną. Chciałam, żeby mnie kochał. Czemu nie byliśmy szczęśliwi? Nie wiem, Alice. Ale ty mnie nie zostawisz. Obiecaj, że nie odejdziesz. Obiecaj. Obiecuję. Będziemy razem już na zawsze. Oczywiście.
No, mam nadzieję taką. Jezu, jaka przemoknięta jest. Ja pierniczo mogłem wybrać ten motel. Szkoda mi małej, to bardzo. Ale ładne, ładne oczka ma. Takie duże. Spróbuj usnąć. Dobra noc, Alice. Daj jej przestrzeń, połóż się obok Alice. Będzie jej cieplej. I będzie czuła się bardziej bezpieczna, bo tamten, to ja tamtemu nie ufam coś za bardzo. Przynajmniej nic nie ukradliśmy, tak jak mówię. Nic, totalnie nic. No dobra, rodzina. Super. Super, super fly. Wow. 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 Jakiś opuść supermarket. Opuść parking. Dobra. Spróbuj coś ukraść. Użyj. Dobra, trudno, lecimy dalej. Markus, czy to ty? Ja pier... Nie gadaj. Uszkodzone dane dźwiękowe. Zaburzone widzenie, uszkodzony pałac umysłu. Pałac, to niezły pałac, Arashbi, suka bliet. Nawet i nogi. Nawet i nogi, chłop. Ale po... Gdzie są jego nogi? Po co? Przecież go tylko postrzeli, a jednak wszystko ma... Nie tak. Wymień nogi. Chyba, że po prostu nogi im zdemontowywano, ponieważ... Żeby nie ukradli, żeby nie uciekli, o, może tak. O, jest i noga. Sprawna. Nice. My sobie to weźmiemy. Aj. Wyglądały jak patyk, totalnie. Ała, i to ciebie, chłopie, nie boli? Aj. Nawet nie krzyknął, nic. A no tak, oni nie czują bólu. Chyba. Przynajmniej Connor tak powiedział. I lecimy po drugą. O, uszkodzone. No, unlucky. A może to? Co tutaj będzie? Noga czy co? O, noga. Ha, daj mi nogę, daj mi nogę. Bo bez nogi żyć nie mogę. No, dawaj, dawaj. Weź. I... Bu! Jest jak nowa, kurde, fufelnówka nieśmigana, o tak o. Dobra, wstań, wstajmy.
Ale wysypisko, ja pierniczę. Halo? Macie tutaj coś dla mnie? Chyba nie bardzo. Znam miejsce, gdzie można być wolnym. Znajdź Jerycho! Jerycho? Znajdź Jerycho! O, o. Coś z główką chyba było, nie tak? A z ciebie coś można wziąć? Chyba nie bardzo. Chyba nie bardzo. Gdzieś idziemy, ale... Ja pierniczę. Tutaj wszyscy żyją, o tak o. Na połsince tam jeden zagłaskał. Oj, oj, oj. Au. To jest wszystko takie dziwne. O, no tutaj ktoś chodzi. To dlaczego stąd nie ucieknął? Co jest grane? Co jest grane? Tutaj coś jest. Niski poziom energii. Unlucky. Tutaj coś stoi. O! A tu? Powiedz, że coś będzie. No niestety nie to. Jak nim rzucił? Może ten? Niekompatybilne. Wszystko niekompatybilne. A ten, co się tutaj tak próbuje wepchać tam, to też nie. Co za ciul! Popie. A ta pani? O, bierzemy to. O tak, o. Nie chcę żyć. No dobra, kurde. Ale po co ona chce żyć, jak ona na to się nie chce wydostać, nie? To jest... Nie rozumiem tego. Ktoś tutaj się rzuca, ale jego nie weźmiemy chyba. Tu coś czerwonego widziałem. O! Auto? O! Błękitna tęczówka, my to weźmiemy sobie. Dawaj. Witaj. Mój numer AK-700. Moje zadanie to służyć ci. No to dasz, oddasz mi oko w takim razie. Wykrył pewną anomalię. Skontaktuj się z najbliższym serwisem CyberCrime. On nie czuł. Nie był jak człowiek, nie miał tej świadomości, więc... No, jemu to tak się nie przyda. Więc sobie weźmiemy. Jakie ładne oczy. Ten próbuje tam wejść, ale nie da rady, nie da rady. A tu co to jest? A, jakiś? Wow. O, możemy sobie przeskanować. W końcu, tutaj coś mamy. Kompatybilny, ale to chyba było jej, tak? Tutaj coś jest. Czekajcie. No i od razu staje się to wszystko łatwiejsze. Patrzcie, tutaj mamy jeszcze coś. Sprawny. Procesor dźwięku. Dobra. Dźwięku niekompatybilny. A tutaj? No też nie. Idźmy sobie dalej. My zaraz sobie pójdziemy po tamto. Ale tutaj sobie jeszcze sprawdzimy. Nieco. O! Mogę ci pomóc. Skończ to. Nie chcę już dłużej żyć. Nie chcesz. No dobra. Ukrócimy mu mękę. Moim zdaniem to no raczej dobrze robimy, nie? Jeśli nie, to dajcie mi znać w komentarzach. No chłop już nie chciał... No wiecie.
Ej, ale czy to samo z nami się nie stanie? On dosyć szybko padł. Procesory dźwięku. Procesory dźwięku i to i tam będziemy mieć. Ale to jest głośne. To jest fest głośne. Dobra. Cześć, ziomek. Co tam masz w łapie? Procesor dźwięku to jest? Serio? A on nie powinien mieć jakoś to... Bie! I uwaga! Sadzamy! Czekaj! Stroje! RMF FM! O luju, jakie to jest głośne! O, znaleźliśmy pompę czy coś tam. Ojej. Ej, a my nie zginiemy tak? Tamtemu jak wyjęliśmy, to od razu był dead. No dobra, stan stabilny, nice. No, wstawaj, Markus. Ty, co to tam tak było? Łapami machało. Ale my chyba tutaj jeszcze mamy coś do zrobienia, czy nie? Nie, no w sumie oko, nogi, pompa, proces, ten znacznik dźwiękowy, no dobra. To wspinamy się! Leć, Markus, leć. A ci dalej nie potrafią. No w sumie bez nóg to trochę ciężko, co? Dawaj, już prawie. Ku celu. Chyba cieszy się, że żyje. Ej, a... Gdzie on ma dziurę w klatce? Co jest? Wystarczyło pompę nową włożyć? No... Nie wydaje mi się. O, i mamy nóż. Mamy nóż i słońce mi świeci na ryjca. O człowieku! Ajajaj! Przynajmniej spodenki jakieś mamy, tak jakby. Powstań, Markusie Wielki. I takie tam. Leci. Łokieta i nie ma klienta. Nice. No dobra. Tutaj mamy. Ej, tutaj czegoś jeszcze nie zrobiliśmy. Co? Znaleźć podzespół optyczny. Czy ja po prostu... Musiałem tam te dwa? Nie. Chyba chodziło o to, że zabiliśmy tamtej laski. Mi się wydaje. No dobra. Ja dziękuję bardzo, że byliście, że oglądacie
ja gram, wy oglądacie i tak dalej. Co chcę sobie powiedzieć? Dobra, nieważne, słuchajcie tego. Następny odcinek pojawi się w sobotę, także o 17.30 oczywiście. Jeśli komuś się podobało, zostawcie łapeczkę w górę, subika z dzwoneczkiem oczywiście tutaj, o. I no i co, no. Możecie też dać mi znać w komentarzach, co o tym sądzicie, jak wam się dalej seria podoba, czy coś poprawić, czy nie. No, także żegnam się z wami. Na razie, yo, siemanano, cześć, chciu!